Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z gry The Binding of Isaac Afterbirth. Ja sobie znowu nie sprawdziłem prac na grupie, bo nie mam czasu po prostu. Wlatujemy tak naprawdę od razu do gry. Dzisiaj gramy oczywiście bez modów i dzisiaj gramy nie wiem za bardzo kim. Nie wiem, może kurde Idenem, losowo będzie, zobaczymy co tam dostaniemy. Missing Hada nie włączyłem oczywiście, Missing Hada musimy sobie włączyć. Missing Hat mamy, nie wiem gdzie, tutaj, dobra. Mamy takie dosyć słabe przedmioty, zaraz zobaczymy tylko jakie statystyki mamy. Nie najgorsze, naprawdę fajne. Obrażenia standardowe praktycznie, a tirsy trochę lepsze. Nie mam zielonego pojęcia co robi Pandora's Box na pierwszym piętrze, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ale sobie zaraz sprawdzę na Platinum Gadzie. Nie chcę dać ciała i użyć teraz i nie wiem, dostać jakieś gówno. Wiem po prostu, że na następnych piętrach ona może nam dać nawet dwa chyba przedmioty, także no mówię. Teraz bez sensu było to używać. Byłoby to używać. No a ten... pentagramy sobie możemy stawiać, no trochę słabo. Nie no, serio, sprawdzę, bo jak na pierwszym piętrze dostaję przedmiot już, to od razu tego będę używał prawdopodobnie. Wydaje mi się, że nie ma co chyba raczej czekać. Pandora's Box. Pandora's. Dobra, mam. Pierwszy basement, dwa soul hearty i tyle. Aha. Użyję jak nie będę miał żadnych soul heartów. Dostaniemy po prostu wtedy tarczę na następne piętro, żeby mieć... O, super. Jak największą szansę na Devil Room. Jak dostanę bombę, tam się cofam. To trzeba zrobić tak. Wtedy się dostanie 3 coiny, a nie 2, bo 2 powracają. I co mam w Treasure Roomie? Box of Spiders. Możemy sobie przywołać pająki raz na dwa pokoje. Nawet do 4 pająków nie takie złe. Chociaż, nie no, jakby to było co jeden pokój, to spoko, ale co 2 to jest... trochę słabo. Jest bomba. Ojej. Cofniemy się teraz do Curse Roomu. Tutaj jest kamień z X-em, ale tak nie mam latania. I tutaj mamy bardzo dużą szansę na Soul Hearta właśnie. Okej. Okay. Wyszliśmy z połową Soul Hearta. Czy to wystarczy na następne piętro? Chyba nie. Chyba wziąć już lepiej taki słaby przedmiot aktywny jak Box of Spiders nawet. Bardziej mi się opłaca. Także chyba sobie po prostu teraz użyję Pandora z Box i się cofnę po Box of Spiders. Serio. Dwa soul hearty nie jest źle. Nie byłbym zadowolony z takiego przedmiotu aktywnego, jakbyśmy mieli złe statystyki. Ale tych statystyk nie mamy złych, naprawdę, one są spoko. Speed standardowy, dzięki Bogu nie mniejszy jak Isaacowy. Obrażenia mamy standardowe, no 0,09 mniejsze. Tirsy mamy lepsze. A tam innymi statystykami tak naprawdę się nie przejmuję. Ręcz mamy... no, niski, ale po co nam większy? Wystarczający. Nie jest jakiś tragiczny. A tu w ogóle jest Seed, nie pamiętam, czy pokazywałem Seeda, tu macie Seeda. Ja i tak go wpiszę pod odcinek, bo dzisiaj gram oczywiście bez modów, czyli wszystko powinno wszystkim działać. Aż jakbyście byli na modach, to nie mam zielonego pojęcia, jakby taki Seed działał zwykły. Też by działał, tylko prawdopodobnie bycie mieli wszystko zupełnie inne. Pewnie rozkład pokoju byłby taki sam, a przedmioty byłyby inne. Chociaż, no nie wiem sam, nie potrafię stwierdzić. O, trochę... nie lubię tego gościa. Według mnie Larry Junior jest prostszy jak to coś. A Larry Junior jest uznawany za bossa, a to coś jest zwykłym przeciwnikiem ze zwykłego pokoju, także... no nie wiem, Larry Junior po prostu jest jakimś łatwym bossem. I tyle. Jeszcze fajnie, że niebieska wersja Larry'ego nam się trafiła. Kolejnego soul hearta dostaniemy. Bardzo dużo soul heartów będziemy mieć idąc na następne piętro. Z czego się bardzo cieszę. Magic 8 Ball. Najgorszy chyba przedmiot z walki z bossem. Two of Diamonds. A nie, taka zła karta. Może być. Taki lepszy Pageant Boy teraz dostaliśmy po prostu. A, no a wam przypominam, jak lubicie Isaaca. Możecie zostawić łapkę w górę pod filmikiem. Bo to chwila, a ja się uśmiecham, jak widzę łapki w górę. O mój Boże. Ale głupota. Nie lubię Burning Basement. Burning Basement jest dosyć trudne.
Tak uważam. Czasami potrafi być wręcz... No nie, nie biorę pigu, po prostu, no to jest gówno. Ja dostałem w przeciągu ostatnich 10 odcinków pierwszą pigułę dobrą, chyba nie. O czymś mówiłem. Serpent's Keys, jak ja kocham ten przedmiot. Eternal Heart może być. Aż nie powinienem go brać, bo może zaraz będzie jakaś maszyna do oddawania krwi. Oj tam. Ale Serpent's Keys, genialny przedmiot. Trucizna z niego sprawia, że przeciwnicy wrzucają nam black karty. I to o dziwo dosyć często. Nie wiem, czy to zależy od statystyki szczęścia, jak często trujemy. No bo dosyć rzadko się strzela z tego trującego strzału, a szkoda. To jest świetne na przykład Brimstone. Na Brimstone'ie to my non stop tak walimy tym strzałem właśnie z Serpent's Keys. Monstro. Dwa monstro na małym pokoju, nie fajnie. Niełatwy pokój jak dla mnie. Jak rozwalimy jednego. Jak on mnie tu dotknął w ogóle? Ojej, no beznadziejne to jest, dajcie spokój. Wchodźcie w pentagram. O masakra. Nie wiem, czy to jest nadal ten sam. Chyba tak. O, padł naraz. Na pentagramie się zabił monstro. Na monstro jest dobry pentagram. Caffeine Pill jest ok. Speed up i size down. I to jest ta piguła, której używać nie będę, bo nie lubię piguł. Brother Bobby. Nie. Nie lubię go. I nie lubię go tak bardzo, że chyba nawet nie jest wart blokowania David Roomów. Mógłbym sobie Brother Bobby'ego wziąć. I w... Ojej, nie chciałem. I w ten sposób zablokowałbym sobie David Roomy. No bo David Roomy są lepsze od Angel Roomów, nie oszukujmy się. Ale naprawdę to jest tak beznadziejny przedmiot, że to nie jest warte tego. Dobra, lecimy dalej. Ten HP-up tak naprawdę nam się zwrócił. Znaczy Health Down, ta piguła, którą wzięliśmy, tak naprawdę nam się właśnie zwróciła. Bo mieliśmy Eternal Hearta. O mój Boże, jaka ta mucha jest mała i szybka. Dajcie spokój, jej nie trafię. No nie, no teraz... A, super, dobra. Padajcie. Najpierw były te Burning Basement, teraz Flooded Caves. Strasznie nie lubię tych nowych pięter z Afterbirtha. Mega trudne są. Najbardziej Flooded Caves. Ja to o Flooded Cavesach mówiłem milion razy, że są beznadziejnie trudne. Glowing Hourglass jest znacznie lepszym przedmiotem jak Box of Spiders. Ej, ale to Box of Spiders nie takie złe, bo ono aż 4 pająki z tego, co widzę, chyba zawsze przywołuje. Nie jak Gaffy's Head od 2 do 4, czy coś w tym stylu, tylko zawsze 4. A no, zarobiście mamy zasięg i... Mam problem z takimi przeciwnikami jak te pająki właśnie. Dobra. Tu skakujemy sobie. Uuuu, Contract from Below, świetny przedmiot. Będziemy teraz dostawać po dwie skrzynki, po dwie trollbomby na przykład. Za oczyszczenie pokoju. Fajny przedmiot. W ogóle muszę Glowing Hourglass używać, o tym muszę pamiętać. Jak będzie jakiś pokój, w którym otrzymam dużo obrażeń, bierzemy Glowing Hourglass, cofamy się i pokój powtarzamy, ale nie sądzę, żebym miał jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, ponieważ mam Serpent's Keys. A Serpent's Keys, tak jak sami widzicie, już nam wygenerowało chyba z 2 albo 3 nawet Black Hearty. A przez okres całego podejścia wygeneruje ich kilkanaście, kilkadziesiąt może, kto wie. Naprawdę, przedmiot świetny. Nie dość, że nam zwiększa obrażenia, no bo ta trucizna mimo wszystko coś tam niby bije. No to jeszcze nam gwarantuje, oczywiście nie od razu, ale gwarantuje nam jakieś tam black karty. Dlatego wolę takie przedmioty jak na przykład Rosary. Rosary na samym starcie nam daje Soul Hearty, ale daje nam tylko Soul Hearty. Tak naprawdę jeszcze ma minus, bo nam daje 7 Biblii do puli przedmiotów. Ale już nawet jak się skupiać na samych tych Soul Heartach. 3 Soul Hearty to jest jeden przedmiot. Ten przedmiot już nam dał 3 Black Hearty. A ile minęło? Jedno piętro? No. Jedno piętro zaczekać, żeby dostać 3 Black Hearty i przez cały potem okres gry sobie je generować. Znacznie lepszy przedmiot jest.
Dwie skrzynki, super. A w nich nic. Znaczy, to jest lakap chyba. Tak. Tak? Nie. Nie? Nie wiem. Mi się wydawało kiedyś, że to był lakap. Ale beznadzieja, no nie mogę stąd wyjść. Ten głupi się trafił, champion z... Jak to się nazywa? To jest bateria? Nie ma baterii. Mógłbym sobie uzupełnić maszynę do oddawania pieniędzy. Ale Blue Map sobie mogę kupić. Blue Map nie jest złe. Black Card. Blue Map będzie nam odkrywało Secret Roomy. Teraz tylko się do nich wrócić i je wysadzić. Chciałem powiedzieć, że tutaj Secret Roomy na modach są fajne, sobie przypomniałem, że przez dzisiaj gramy bez modów. O ma, no nie, no to było nie do uniknięcia, no nie fe. On jest tak beznadziejny, ta pianka. On non stop przywołuje gościa, jak się zabije jakiegoś gościa. Trzeba tą piankę zabić, albo no się nic nie zrobi. No nie, no. Ale głoda, nie widziałem nawet tej dziury. Dobra, wali sobie. Wiecie co, tak dużo straciłem zdrowia. Całego Black Harta. Powtórzmy sobie ten pokój, ty. Dobra. Na to samo właśnie wyszło. Ale głupota. No nie, nie pojawiajcie się. No jeszcze po dwa z nich lecą, dajcie spokój. Umrzyj. Niech ktoś mi powie. Ktoś powiedział, że umrzyj się nie mówi w komentarzu. A to nie powiedział mi tak, to jaka jest poprawna forma. I wyszło na to samo, że nadal mówię umrzyj. Czy jest w ogóle poprawna forma od umierać, umrzyj? Nie potrafię sobie wymyśleć innej, naprawdę. Jak ktoś wie, niech da znać. Trapi mnie ta myśl od dawna. Byłem chyba, tak, byłem wszędzie, tylko jeszcze Secret Roomy. No, Secret Roomy i tak nawet w podstawce potrafią być dobre. Bez modów. Może grid będzie? Kasy trochę do... Nie, grid chyba tutaj jeszcze nie może być, tak mi się wydaje. Bardziej mnie interesuje Super Secret Room. Najlepiej jakby to był Super Secret Room z... tymi dwoma skrzyniami kamiennymi. Nie musiałbym po pierwsze nic wydawać. No a z tych skrzyń kamiennych zazwyczaj fajne rzeczy lecą. O, masakra, no. No dobra, piguła, wierzę w ciebie. I can see forever. Super, jak kupiłem sobie Blue Map. Użyłem ją, bo nie chciałem jej już mieć po prostu, jakby to powiedzieć, w ekwipunku, nosić jej. Dobra. Super mucha, zabiłaś inne. No jak on nie padł? Ile zdrowia to ma? No teraz jak to nie padnie, o. Tyle strzałów dostał, bez jaj. Obrażenia mam beznadziejne. Możliwe, że na obrażeniach 3,5 by normalnie otrzymał obrażenia. W sensie normalnie by padł. Może to, że mam delikatnie mniej, już sprawia, że muszę jeszcze jeden raz uderzyć w niego. Mamy Fallena. Ja w ogóle zapomniałem, że... My jeszcze nie byliśmy w walce z bossem. Ja się mega cieszę z Fallena, bo oczywiście z niego dostaniemy przedmiot z Devil Roomu. Możemy nawet dostać Brimstone. Co było świetne. Ostatnio tych Brimstone'ów nawet miałem trochę. Także nie mam co narzekać, że Brimstone'ów nie mam. O kurde, sam w to wszedłem, jak głupi. A przynajmniej to przyspieszyło trochę walkę. A kolejnego Black Harta dostaliśmy. Jeden z najgorszych przedmiotów z Devil Roomu, Book of Sin. Raz na 4 pokoje losowa znajdźka. Ale gówno. Dajcie mi coś dobrego, a nie Curse of the Unknown. Nic strasznego, wiem, że zdrowia mam dużo. Do Curse Roomu sobie wejdziemy. Może coś fajnego dostaniemy. Raczej nie, ale tam. Próbować zawsze można. Nie wiem, czemu do Secret Roomu nie wszedłem. Blackheart. Dwa Blackheart. Super. Nie mam jak tam wejść. A czy mógłbym tam...
wejść i wyjść po kolcach, ale wtedy bym stracił dwa soul hearty. Uuu, Shield of Tearsy. Super przedmiot. Jakbym miał latanie, to od razu bym tak naprawdę użył to tutaj. Jedna karta latania za dwa black hearty. Super. Umrzyj no. Umrzyj. Ej, naprawdę, to jest, nie ma innej formy, no niech ktoś mi znajdzie inną, poprawną formę, no. O, kolejny black card. Czasem mam chęć, jak mam, widzę tyle tych black cardów wygenerowanych, mam po prostu wejść, ochotę wejść przeciwnika, stracić tego black carda, żeby wszyscy w pokoju otrzymali obrażenia, już umarli. Umrzeli, no nie no, umrzeli to by było. Umarli. Zgiń! Zgiń! Oświeciło mnie! Nie ma umrzeń, jest zgiń! Chyba. Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię. No bo odumrzeć nie ma dla jednej osoby. Głupota tam. O czym my w ogóle gadamy? Rozterki językowe. Tylko na odcinkach urywka. Bycie synem polonistki zobowiązuje. Zbyt bardzo. Nie, żadnego Blackhearta. Blackheart? Nie. Najlepszy trinket w grze. Dla mnie. Tearsy nam się zmniejszyły i to ostro. No leaf oczywiście bierzemy. Bardzo fajny przedmiot. Jakiś teraz dostać, tylko nie wiem. Orbital i całą grę możemy przejść sobie bez problemu. Znowu będziemy trollować może Hasha. Zaraz zobaczymy zresztą. Szansa na Orbitala nawet jest spora. Nie wiem, wystarczy tam wejść sobie do jakiejś walki z bossem z jeźdźcami apokalipsy. Tych walk z bossem jest dużo. No nie, no naprawdę nie dam się tak po prostu zranić, jestem za głupi. Serio, że często się trafia walka z bossem z jeźdźcem apokalipsy. No i powtórzyliśmy sobie piętro, straciliśmy pół Blackhearta zamiast całego. Bo tam chyba wszedłem w ten śluz od czempiona. Dlatego całego bym stracił. A jeszcze zyskaliśmy nowy Blackheart. O masakra, jak można tyle przeciwników dać do jednego pokoju? Edmund, debilu. Nie masz serca. Ja chcę damage up, dajcie damage up. Tearsy mam super. Ale co z tego? Damage up. O, i fajne mam efekty na strzały. Bo generuje milion Blackheartów, jestem dzięki temu... No co jest w ogóle, nie? Przyjadł wam tyle zdrowia, że mam wyrąbane na tą grę. O, jeden pokój. Ten przedmiot w jeden pokój potrafi generować 3 Blackhearty, no... Dajcie spokój. Wystarczy dużo małych przeciwników. O, czwarty. W przeciągu 1,5 minuty może. Wiecie co, jest zarąbiście gorąco. Znaczy, jeszcze aż tak nie jest. Dwa kolejne, o mój Boże. O, i już jestem. Musiałem sobie tylko kliknąć, żeby wiatrak się włączył. Gardi. Nie powinno być problemów. Czemu strzeliłaś w lewo? O, kolejny Blackheart. Jakbym miał mało zdrowia, patrzcie na to. O, kolejny. Co jest w ogóle? O, masakra. Gerd jest łatwa, nie wiem co. Flaki z olejem, nie, prosta, łatwa, nie wiem jak się mówi. Co się mówi do flaków z olejem? Proste, jak flaki z olejem? Łatwe, jak flaki z olejem? Może i tak, nie wiem. Gin. Już nie będę mówił, umrzyj. O, patrzcie, nie mogę wziąć już Blackheartu, bo mam max zdrowia. O, masakra. Równie dobrze mogę w nią wejść i otrzymać obrażenia. Ej, mogę zrobić tak? No nie, no pliska. O, jest, mogę. Patrzcie na to. Ja. O, że nie wpadł na ten pomysł wcześniej, ale fajnie nawet. Speedball, fajnie. Speed up, lubię speed upy.
Najlepszy oczywiście engine room, jak zawsze się musi trafić. Jaki ja tego nie cierpię, no jak ten engine room jest gówniany. Dlatego engine roomy są gorsze od devil roomów. Ja wiem, że w devil roomach też się trafiają czasem skrzynki i nie dostajemy nic, ale jak już są przedmioty, to tych przedmiotów, nie wiem, potrafi być nawet 3. A tutaj zawsze jest jeden, max. I to zazwyczaj gówniane, jakieś Dead Sea Scrolls, coś w tym stylu. Ej, ten Black Powder, nie wiem jak to się nazywa. Black Powder chyba tak to się nazywa. Jest nawet okej. Zadaje sporo obrażenia. Znaczy teraz oczywiście jest w ogóle nieprzydatny, bo to jest przeciwnik latający. Ale na taką Gerdy był okej nawet. Jakbym wpadł na to wcześniej, to bym znacznie ten... znacznie szybciej ją zatłukł. Dobra, mamy kawałek klucza. Nie wiem, może dostaniemy jeszcze jeden, może pójdziemy na Mega Szatana. Dawno nie byliśmy na Mega Szatanie. Na Mega Szatana tak naprawdę też wystarczy jakiś orbital i po całej walce. Na Boss Rush raczej nie pójdziemy, no... 2 minuty na 2 piętra nie ma szans. Na Hasha może zdążymy. Ale jak trochę nam się zejdzie na tych piętrach, no to... Na Hasha też nie zdążymy. No masakra, nie wiem ile mam zdrowia, więc tylko, że mam max, ale chcę wiedzieć ile mam Black Heartów, a ile mam czerwonych serduszek. Umrzyj. Kolejny Black Heart, wiecie co? Nie będę się z nimi męczył. O, tu jest jeszcze jeden. Jak mam te Black Hearty, chyba będę po prostu jest serio na siłę tracił, żeby sobie przyspieszyć po prostu rozwalanie przeciwników. No to jest makabra, no. Ile można? Co pokój? No, widzicie to? Co pokój jest Black Heart? Co jest w ogóle? O ja. No naprawdę, te przedmioty z trucizną się stały potężne. Serpent's Keys. Albo inne przedmioty generujące Black Hearty. O! Co to jest? Pierwszy raz to widzę. Swan Protector. A, to chyba wcześniej nie miał takiej po prostu żółtej obramówki. Ale okej, ja lubię bardzo tego orbitala. On lata za... lata wokół nas, blokuje strzały oczywiście, no tak jak zwykły orbital działa. Ale z taką różnicą, że sprawia, że wszystkie orbitale łącznie z nim się kręcą o 50% szybciej. Spoko loko. Jeszcze tylko z jednego fajnego orbitala teraz dostać. Nie wiem, ja to bym chciał teraz dostać Devil Room najlepiej. A w tym Devil Roomie, żeby było... żeby był Sacrificial Dagger. To byłby chyba najlepszy przedmiot. No oczywiście, jakby bym był Brimstone, też bym się nie smucił. Ale Sacrificial Dagger teraz bardzo zyskuje u nas, bo mamy tego Nodleafa. Wystarczy, że mówię sobie, staniemy. A Nodleaf tak naprawdę zrobi całą robotę. Ja rozwalę sobie ten ogień, ten jeden, który jest blisko, bo już mnie denerwuje trochę. Co chwilę do mnie strzela, jeszcze dostanę zaraz obrażenia i będzie. Ile ty masz zdrowia, ziomek? Dajcie mi jakiegoś damage upa, bo po prostu makabra. Zdrowia mam multum, ale obrażeń mi brak. Dobra, chyba już pada zaraz. Jakie? Co? Nie dostałem tym. Zgłaszam to do trybunału. Znaczy teraz to chyba zgłaszam do trybunału nabrało innego znaczenia. No bo się coś dzieje tam. I ludzie srają. Ja to kiedyś miałem z tego bekę, bo trybunał to chyba był w LoLu, z tego co ja pamiętam. No ale jestem głupi, rozwaliłem bombę na ryju w sobie. Nie wiem, chyba był trybunał w LoLu, czy jak, nie pamiętam jak to się nazywało. Pamiętam, że właśnie tam wchodziłem. Ja w tym brałem udział. Znaczy ja tam się bawiłem, tam byłem sędzią. Czytałem jakieś rozprawy, zawsze miałem bekę jak trafiłem jakiś mecz Polaków. Tam nawet sporo na tym siedziałem, serio, tak parę gier dziennie tam ogarniałem w tym trybunale w LoLu. Czytałem jakiś mecz Polaków, tam się zawsze się wyzywały, coś tam. Twoja stara jest gruba i tak dalej, ale takie po prostu
wiecie, podstawówkowe te wyzwiska. Ale zawsze się śmiałem i banowałem tych ludzi. Znaczy, ja tam nie mogłem banować, ale oczywiście mówiłem, że należy im się ban, czy tam jakaś kara. Coś nie pamiętam nawet na jakiej zasadzie to działało, bo ja byłem w gimnazjum. Jak to robiłem. A teraz już skończyłem liceum. Trochę czasu minęło. To były dobre czasy, to były czasy świetności Lola po prostu. W ogóle wiecie co, ja pamiętam, jeszcze mam zapisane na kompie. Jak oglądaliście ostatni odcinek z Lola, tam jeszcze jeden odcinek, jeszcze mam dwa odcinki z tą ekipą nagrane, z takim jeszcze Patrykiem. Jak go oglądaliście, tam był taki Karol. Z Karolem ja chodziłem do gimnazjum, chodziłem do liceum, ale co jest ważniejsze, w gimnazjum nagraliśmy kiedyś Lola. Z Karolem i z takim Pawłem. Ja tego Lola mam jeszcze na kompie. My to nagraliśmy 20 tam któregoś września 2011 roku. Czyli 5 lat temu nagraliśmy odcinek z Lola. To był nawet na tym kanale wrzucony, ale oczywiście już go dawno tutaj nie ma. Go usunąłem po jednym dniu już, bo stwierdziłem jednak, że to nie jest poziom, który chcę reprezentować. Ale kiedyś założę się, że z uwagi na jakiś specjal, na nie wiem, czy to ileś tam tysięcy widzów, czy wyświetleń, czy co, na pewno wrzucę to jako specjal po prostu, taki mój pierwszy filmik. Nie no, drugi filmik, który wrzuciłem na kanał. O, bomba, dobra. No, że pierwszym filmikiem, który wrzuciłem na ten kanał, na ten właśnie Ryfek, kiedyś on się nazywał po prostu moim imieniem i nazwiskiem. Kiedyś wrzuciłem tutaj... Pierwszym filmikiem, który wrzuciłem, to był test Metina w HD. Pamiętam to jeszcze, tylko że ja miałem monitor 4:3 i to było gówno, nie HD. Ale no i tak, robiłem test Metina w HD. Na ekranie 4:4, nie? To było dobre. Potem wrzuciłem właśnie ten filmik z Lola. Tych filmików nawet miałem chyba 3 replaye, tak, 3 replaye mam jeszcze zapisane z 3 gier. Z chłopakami jak graliśmy. Mówię, to 2011 rok, 5 lat temu. To mój głos tam jest masakra, jeszcze taki przed mutacją prawie. I oprócz tego Lola jeszcze wrzucałem Don't Starve, pamiętam. To Don't Starve jeszcze jak dopiero się pojawiło, pamiętam, że to wrzucałem. Ale też to... Pamiętam, że robiłem po prostu test, czy byłbym w stanie wrzucać cokolwiek na kanał. Wyszło na to, że nie, bo Don't Starve 3-minutowy wrzucał mi się 30 minut. Taki miałem internet, także... Wcześniej zacząć nie mogłem, jak te 10 miesięcy temu, bo nie miałem neta do tego po prostu. No Monstero, ile ty możesz żyć? Jakie ja mam gówniane obrażenia, no naprawdę. Ze standardowymi obrażeniami do końca gry ja mam grać. Na Mega Szatana mam pójść z takimi obrażeniami. Co z tego, że ja mam dużo serduszek? Damage up, proszę. Ale gówno. Najlepszy przedmiot, jaki wziąłem jak na razie, to jest chyba ten Sworn Protector albo Node Leaf. Chociaż Node Leaf też nie ma na razie zastosowania za bardzo. Jeden orbital to ja dużo nie zrobię, ale mam dużo czerwonych serduszek. Nie powinien na tym grać, tylko na tym. Daj mi coś fajnego. O! Grow Hormone, super. Damage up w końcu. Zwiększenie naszych obrażeń o połowę. Mało mam serduszek z tego co widzę. No jedno, od razu się inaczej gra. Naprawdę, jeden damage up i świat się zmienia. Czy ja mam trzeci raz z rzędu Curse of the... A nie, miałem ten, Curse of the Unknown, a nie Curse of the Lost. Teraz mam Curse of the Lost. Ja mogę wchodzić na te kolce, mogę wchodzić na przeciwników, mogę wchodzić kurde na wszystko. Mam tyle po prostu tych Blackheartów na ziemi, że no to jest niepojęte. No, ale tych jeszcze nie zabijam nawet na raz. Dobra.
Ojej, jak ja nie lubię tych klonów, Girls of the Lost jest głupie, zwolni mnie strasznie. Nie ma szans, na hasza nawet teraz nie pójdziemy, bo nie zdążę po prostu. Strasznie długo idzie to podejście. Nie wiem dlaczego. Zwykłe podejście, no nie wiem naprawdę dlaczego tak długo idzie. Pewnie dlatego właśnie, że mam małe obrażenia i no niby nie otrzymywałem dużo razy obrażeń. Ale jak otrzymywałem, to miałem black hearty. Także się wydaje mega dobre, ale przez to, że nie mam tych obrażeń, strasznie wolno po prostu idzie. I to pokoje dużo rozwalamy, no a szczególnie bossów. Sami widzieliście, ta walka z Monstro 2 to... Ile trwa? Z minutę, dwie? Masakra. Gorszych przedmiotów wy nie macie po prostu, nie biorę tego, no jakie to jest gówno. Było wziąć Brother Bobby. No masakra po prostu. HP up razy 3, po co mi te czerwone serduszka? Za dużo ich mam, nie chcę więcej. Tyle jest dobrych przedmiotów z tym Angel Roomie, to nie musi się takie gówno trafiać. Ale głupota. Mam nadzieję, że nie dostanę na tym piętrze po walce z bossem przejścia do Angel Roomu. Na następnym piętrze dzięki temu będę miał większą szansę po prostu na to. Ale jakieś motorynki jeżdżą. Mam nadzieję, że wam to jakoś specjalnie nie przeszkadza, ale no mówię. Mieszkam wzdłuż ulicy, także nic nie poradzę na auta jeżdżące. Znaczy mógłbym zamknąć okno, ale jest tak gorąco, że nie zamknę. Miałem nadzieję na damage upa. To jest sklep, czy mi się wydawało? Jak tak, to wracamy. Znaczy i tak wracamy, bo nie wiem co tam było i musimy sprawdzić. Nie, to nie jest sklep. O, treasure room, dobrze się i tak wróciłem. Technology. Wezmę, bo nie miałem dawno. Technology jest nawet spoko. Wiem, że tracę Shielded Tearsy, ale za to mam strzały penetrujące. A i tak jakieś Shielded Tearsy nie przepadam. Okej, jest, ale jakoś nic specjalnego. No, a tak to sobie mogę przeciwników rozwalać. Łatwiej. O, super, damage up w sklepie. Tego się nie spodziewałem. Klucz sobie kupię, bo nie mam kluczy już w ogóle. I wpłacę trochę kasy, mam mega dużo, nie wiem nawet dlaczego, ale mam. Nawet idzie. Do 15 wpłacę? Jezu, a nie, nie, to jest już piętro z matką, okej. Bum, 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 bum. Umrzyj. No, nawet teraz robimy spoko obrażenia. O, i nadal mamy efekt trucizny, to spoko. Właśnie tak teraz sobie uświadomiłem, kurde, ale dałem dupy, przecież miałem efekt trucizny, miałem black heartów milion. No, ale teraz patrzę, że i tak ten efekt mamy, także luzik. Po prostu nie widać, kiedy nim strzelamy. Czyli nic strasznego. Ile ty masz zdrowia? Zawsze tak długo trwa ta walka? Pewnie tak, po prostu ja zawsze miałem jakieś dobre obrażenia na tą walkę, a nie tak jak teraz. Znaczy tak, teraz już się zrobił jakieś okej. Da się z nimi grać. Nie wiem, jak tutaj nie otrzymałem obrażeń. Ale no te standardowe to nie, za mało do końca gry jest. Bierzemy sobie Polaroid. Nie mamy Angel Roomu, świetnie. No to na następne piętro. Teraz będziemy mieć większą szansę na to. I nie wiem dlaczego, ale ta dysproporcja między Angel Roomem a David Roomem jest ogromna. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Jak ja mam ich zabić? O, masakra. Za dużo te czempiony mają zdrowia. Dobra. O, super. Na coś się przydaje jednak ten przedmiot. Będzie boss raczej w prawo. Boss jest zazwyczaj bliżej Super Secret Room. Inaczej, Super Secret Room jest bliżej bossa zawsze. Zazwyczaj. O kurde, ty mendo, myślałem, że umrzesz. Nie widzę w ogóle ich tego szlaku. Zbyt bardzo zlewa się z podłogą. Muszę pamiętać, że mam ten glowing hourglass. Jak na razie nawet nie jestem w takiej sytuacji, że chyba potrzebuję powtarzać te pokoje, ale no, nie wiem, no. Możliwe, że niedługo się w takiej znajdę i będzie problem.
Dobra. No co jest? O. Nagle przestały black karty lecieć. Ciągle leciały i nagle nie lecą. Raf, o super. Gdzie jest to przejście do... Co? Dołem? Co? Jakie głupie jest to ułożenie tego piętra całego. Ta gra nie chce, żebym szybko skończył. A mówię sobie, akurat szybki odcinek muszę nagrać. Mało czasu mam strasznie. To nie. Dzisiaj znowu impreza, to nie wiem jak odcinki jutro będą. No zobaczymy, jak będą odcinki, to znaczy, że impreza była dobra. Jak nie będzie odcinków, znaczy, że impreza była bardzo dobra. O masakra. Jednego założenia w ogóle nie przyjmuję do wiadomości. Co? Jak można przejść do tego... No takiego piętra głupiego to ja jeszcze nie miałem, wam się przyznam. A no tak, to jest Secret Room. I tu będzie przejście? Nie, tu nie może być przejścia. Tu będzie przejście. Ale to i tak jest do tego samego pokoju, więc zmarnowałem bombę. Ale głupota w ogóle. W życiu bym się nie spodziewał, no. Ach. No wolno idzie to podejście, strasznie wolno. Delikatnie teraz przyspieszyło, ale no delikatnie po prostu. To nadal nie jest to, czego potrzebuję. Czyli, nie wiem, Brimstone. Z Brimstone to by szło tak pięknie. Tą kartę Magician trzymam, oczywiście na hasza już nie pójdziemy, bo... O, super. Za dużo czasu zmarnowałem. Dwa klucze, zawsze się wrócimy. Ojejejej. Ale nie wiem, czy i tak bym szedł na hasza. Nie mam dobrych statystyk, żeby iść na hasza. Naprawdę. Na mega szatana może, ale na hasza na pewno nie. Dobra, jest w końcu. Walka z bossem. Ile można było na to czekać? Gówno. Dosłownie gówno. Mama Gerdy, nie, najgorszy boss. Najbardziej nie fair boss. W całej grze. Jak wtedy ja tego bossa nie cierpię. Naprawdę, jest tak nie fair bardzo. Znaczy nie wiem, czy jak się stoi w miejscu, to te kolce nas mogą nie trafić. Znaczy na pewno nas nie trafią, czy co? Czy jest szansa, że się pojawią na twarzy? No ale wkurzająca jest. Pojawiło mi się na twarzy, nie ruszałem się. Czyli to jest nie fair boss. Nie rozumiem, czemu jest w ogóle możliwość pojawienia się od razu tego... No nie, no jakie gówno! Co jest? Walcie się, David Rumy! Będę teraz brał za każdym razem Brother Bobiego. Jeszcze HP upa dostałem. To jest żal po prostu. Oh. Niefajne jest to podejście, nie podoba mi się w ogóle. Dopiero Skerdłom 2. Idę stąd. Nara. Walka z Pipem w zwykłym pokoju na łomb. Co to ma w ogóle być? Bym się próbował wziąć w kółko tego pentagramu, ale to mi się nie uda. Samym otrzymał obrażenia pewnie, zdając życie. Nie, może... No Jezu, akurat tutaj kupę musiał postawić Larry Junior. Jaki to jest niefart po prostu. Ja już nie mam black kartów. Cały czas dostawałem black karty, nagle gra postanowiła, że teraz nie będę dostawał. Głupota. Tu jest kamień z X-em chociaż. O Jezus. Idź mi z tego przejścia, o. Small Rock, w końcu. W końcu coś dobrego. To jest spoko ogólnie, tylko że... Chociaż...
I jeszcze to dalej oddalę. Dalej oddalę. Bez sensu. Nie na laser. Na laser jest beznadziejny tam i set. Na brimstone jasne, ale na laser to nie. To słabe jak gówno. Wiem, że nie musiałem tych bomb marnować, ale nie chcę marnować czasu. Ale słabo, za pierwszym razem dostać z takiej skrzynki aktywny. Przy tam tyle rzeczy można dostać. Non-stop tą skrzynkę można otwierać prawie. Nagle nam się te obrażenia. Ej, spoko są nawet. Z takim fire rate'em nie jest źle. Isaac, mama. Ej, ja nadal mam te tirsy, które niszczą strzały chyba. Nie, może nie, nie wiem. Nie no, niszczę raz na jakiś czas strzały. Patrzcie no. Nie wiem jak to działa, ale raz na jakiś czas niszczę strzały. No, która mam przed sobą. Czyli nadal mam szydle tirsy. Nie mam zielonego pojęcia jak to działa, ale jakoś to działa. Teratroma, czy jakoś tam, nie wiem jak ona się nazywa. Nie wiem jak ta fistula się nazywa właśnie z pająkami. Dobra, no i już. Po całej walce tak naprawdę. I nie mamy Devil Roomu. Słabo. No ja po prostu nigdy więcej nie jedę do Angel Roomu. No i to jest... Wyobraźcie sobie, co my byśmy mieli, jakby to były Devil Roomy. Przez czterech Devil Roomów, nie wiem, bo chyba cztery Angel Roomy miałem. Z czterech Devil Roomów i ja no na 100% miałbym chociaż jeden dobry przedmiot. A tu nie dostałem nic, Orbitala, który jest średniakiem i tyle. A tak to tyle możliwości, mało The Void, nóż, brimstone. Chyba powtarzam ten pokój. No, na pewno powtarzam ten pokój. Mam za mało zdrowia, żeby sobie pozwolić na stratę dwóch całych serduszek. Szczególnie teraz, że przestały mi lecieć black hearty, nie wiem dlaczego. O, super już. Teraz pokoju nie powtórzę. Ej, serio, cały czas truję tych przeciwników, także nie rozumiem czemu oni się... Nie zachowują tak jak wcześniej, w sensie te black hearty czemu nie lecą w ogóle. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. Dużo kasy, ale po co mi ta kasa w ogóle, to ja nie wiem. Tego Magiciana trzymam, on niby spoko działa na laserze. Ale tak naprawdę nie wiem na co to trzymam. Lepiej by było, jakbym to dał radę wytrzymać do walki z Mega Szatanem. Ale nie wiadomo, czy ja do tej walki w ogóle dojdę. Także zobaczymy. To są fajne pokoje. To nie. To już nie są fajne pokoje. O! To chciałem zrobić. O, super! Ej, nawet okej jest ten pentagram, ten taki pył, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, Black Powder chyba. Albo Black Pouch, nie wiem. Nie jest taki zły. O masakra. Dobra, jakoś tego uniknąłem, nie wiem jak po prostu. Nie mam zielonego pojęcia, jak to nie otrzymałem obrażeń. To jest jeden z takich pokoi, gdzie się zawsze otrzymuje obrażenia. A ja zawsze otrzymuję obrażenia. Ej, serio, oni ciągle są otruci, a nie lecą z nich żadne black hearty. Nie wiem, czy to jest pech teraz po prostu, czy co? Czy może jednak z tym... technology się niby truje, ale nie można dostać black heartów? Nie rozumiem. Jeśli tak, to słabo. Jeśli tak, to... technology był prawdopodobnie najgorszym wyborem, jaki popełniłem w tym podejściu. Bo się założę, że jakby wszystko działało tak, jak działało wcześniej, ja nadal bym miał max zdrowia. Nie musiałbym się o nic martwić. Ale nie wiem, zobaczymy. Jak na razie z nikogo mi nie wyleciał Blackheart.
mając ten laser. Także coś się ewidentnie zepsuło. Jakiś sprzęt jest losowy, zaraz sobie zobaczymy. Forget me now. O nie. Nie. Nie używam, nie ma szans. Znaczy, zastanawiam się. Mogę zrobić tak. Wejść na pierwszy pokój The Chest, otworzyć 4 przedmioty, użyć Forget Me Now i otworzyć kolejne 4 przedmioty. No, tak możemy zrobić. Tylko, że stracę wtedy Glowing Hourglass, ale i tak jakoś mało tego używam. O kurde. Dobra, tutaj użyję, tutaj w ogóle nie muszę wchodzić. O fuck. Lepszy pokój nie mieliście. Dobra. Jak będziemy potrzebować, to walkę z Isaaciem też sobie powtórzymy. Loki, nie! Loki! Ty jesteś łatwym bossem, masz zostać łatwy. Bądź gównem, powtarzam ten pokój. Nie ma szans, ja powtarzam ten pokój. Tylko muszę najpierw go przejść, to jest wkurzające, że tyle czasu zajmie mi przejście go. Te muchy trzeba od razu rozwalić, bo jak się nie rozwali tych much tak od razu, no to wtedy jest problem. Dobra, powtarzamy ten pokój. Ja nie mam... Nie, ja nie mogę dostać obrażeń od Lokiego, no dajcie spokój. Dobra. Te kamienie są wkurzające też. No nie, no ciągle mi umierają ci zatruci przeciwnicy. Oj, telefon mi dzwoni, ale jest daleko i mam nadzieję, że nie słychać, bo dzwonka, bo dzwonek to jest piosenka i mi usuną filmik, dlatego teraz ciągle mówię, żeby nie było słychać tego dzwonka i muszę ciągle mówić. Boże, telefon, przestań dzwonić. Halo. No nie, telefon nie dzwoni. Halo, rozwalamy Lokiego. Loki jest słaby laserem, ale zium. Telefon, ile możesz dzwonić, Boże Święty, w końcu. Boże. Ugh. O, walkę z Isaaciem to sobie mogę powtórzyć, jak mi nie wyjdzie. Znaczy, nie, musiałbym go zabić, żeby tą walkę powtórzyć. Także, musi mi wyjść. Wiecie co, aż użyję sobie Magiciana tutaj. Na Mega Szatana nie idę. Za trudna walka będzie z Mega Szatanem. Nie dam rady po prostu, nie mam takich przedmiotów. Chyba, że coś świetnego dostanę w The Chest. Ale jak nie dostanę, to nie idę po prostu, bo mówię, nie dam rady. Na razie idzie spoko. Mega się przydał ten Magician, naprawdę. Szczególnie do radzenia sobie z tymi aniołami. Ja bym miał mega problem, jakbym zaczął przywoływać te anioły. Przestań. O! Nie wiem, jak to nie otrzymałem wrażeń. Ale jakoś nie otrzymałem. Dobra. Speeda mam wystarczającego, żeby sobie uciekać. O właśnie, mam Node Leafa. Ciągle zaraz to zapominę. Ale nie mam orbitala dobrego, żeby Node Leafa sobie używać w ogóle. Blue Baby mogę rozwalić za pomocą Node Leafa. Bo Blue Baby to jest jeden z tych bossów, który podchodzi. Isaac się trzyma na odległość, ale Blue Baby to wchodzi w nas po prostu. Dobra, bierzemy Forget Me Now. Wchodzimy do The Chest, bierzemy przedmioty, używamy Forget Me Now. I tyle tak naprawdę. Zobaczymy, czy damy radę w ogóle dojść do Blue Baby. No mówię, na Mega Szatana nie idę. Chyba, że dostanę coś świetnego, ale nie wiem cokolwiek... Co takiego świetnego musiałbym dostać, żeby to było dobre. Żebym dał radę na Mega Szatana. A jak użyję Forget Me Now, to nie będę mógł iść na Mega Szatana. No. No nie dam rady. Sorry za zmarnowaną okazję, ale nie dam rady. Z taką ilością zdrowia na Mega Szatana, z takimi statystykami, nie widzę tego. Nie, mógłbym stać w miejscu niby, ale... Sam jeden orbital dużo nie zrobi. Ale jestem głupi. Umrę, ale co z tego? Przynajmniej...
powalczymy sobie chociaż trochę. Nie widzę go i tak... Muszę uważać po prostu na ten jego atak z lasera i tyle. Jak stoi naprzeciwko niego. Bo ja niestety muszę stać naprzeciwko niego z laserem. Żeby trafić w jego... O mój Boże święty. O! Żeby trafić w jego twarz. No tak to tylko mogę w ręce celować z tego miejsca. Ale strasznie mam obrażenia. Naprawdę. O, właśnie tego właśnie tego ataku chcę unikać. Jeźdźce apokalipsy powinno być ok. Zacznijmy od trudniejszego. Ci drudzy będą już problematyczni trochę. Ci są jeszcze, mówię, spoko. Ale nadal nie dostaję tych black cardów. No nie, no po prostu technologii sprawiło, że nie dostaję black cardów. Nie wiem dlaczego, naprawdę, przecież oni nadal są zatruci. Nadal ten efekt działa. A tutaj dev będzie bardzo problematyczny. Najpierw zabiję sobie Wara chyba. Chociaż kurde, no nie wiem sam, który jest gorszy. Albo zrobię tak. Podejdziecie do mnie. O masakra, chodźcie do mnie, proszę. Będziecie szarżować. O, Blackheart. Ale nie wiem dlaczego tego Blackhearta dostałem. Bo przeciwników zabił Orbital, a nie mój laser. Tylko z tego powodu dostałem Blackhearta. To możemy sobie teraz pojawiać Blackhearty. Za pomocą tych kos. Te kosy się na mnie zatrzymują i Orbital je zabija. Patrzcie na to, no. O kurde, generacja Blackheartów. Dobra, ja to robię. Muszę to zrobić, to jest moja jedyna szansa na przejście tej walki w ogóle. No, ja nie wiem w ogóle czemu oni się zatruwają o mnie. Przeniam wirusa chyba. Chyba. Czy ja brałem wirus? Nie pamiętam, jakbym brał wirus. Możliwe, że brałem, ale nie wiem. Już trzy black hearty pojawiliśmy, nawet spoko. Ale tak z 6 ja bym potrzebował, żeby dać radę na tej walce. Najlepiej jak najwięcej, z 10, to bym się wtedy czuł pewniak. Ale tak z 6 minimum. Ciągle dostaję obrażenia War. Ciągle dostaję 5 black heartów, ale świetnie jest. Jezu, genialnie. Ciągle dostaję obrażenia War, 6, jest 6. Możliwe, że zaraz on się wleci w nas i umrze. Ile tych black heartów jest? O, ten wleciał w nas. Nie, ale War najlepiej jakby wleciał. Najlepiej jakby pierwszy wleciał, umarł War, bo jak on jak się zamieni w to drugie stadium, to będzie nas i tak gonił. Dobra, jest tych black heartów tyle, że mi wystarczy. O właśnie, to stadium chciałem u niego aktywować. Super. Ale ekstra. Ojej, no nie mam słów. Świetnie to wyszło. Ja mówię, Forget Me Now nie mogę i tak użyć. O, nagle zaczęły pojawiać się black karty, no kurde no. Forget Me Now nie mogę i tak użyć. O masakra, o masakra, o masakra. Ej, to co to będzie na Envim? Bo jak mu użył Forget Me Now na DCS, nie bym miał nowe przedmioty w ogóle, ale bym stracił wtedy klucz do Mega Szatana. Nie mógłbym wtedy po prostu pójść do Mega Szatana i tyle. Także już wyprzedzam komentarze dla ludzi, którzy powiedzieli, że Boże Ryfek, mogłeś jeszcze wziąć 4 przedmioty i dopiero iść na Mega Szatana. Nie, nie mogłem. Umieraj, lamusie. Mało obrażenia mu zadaję. Dobra. O, jest Envy. Super. Tylko ja się teraz muszę zamienić. Ja go muszę Orbitalem zabić. To jest najtrudniejsze. No i... Nie, to jest nie do zrobienia chyba tak. Oni niby we mnie będą wlatywać. Ale oni za szybko latają. I oni się do mnie nie przylepiają jak tamci. No, z nich raczej nic nie będzie. Tak mi się wydaje. Dobra, walić to. Zabijemy ich po prostu. No szkoda trochę. Mogłem trochę więcej tych Blackheartów naspawnić. O, dobra. Lasa to ja sobie zabiję tak. Nie ma szans, żebym z nimi ryzykował.
Szczególnie, że to jest przeciwnik, który po prostu do mnie leci. I zaczekam, aż się ta krew... aż ta krew zniknie. Dobra. Z Ruffem powinno być spoko. Następna fala będzie wkurzająca. Tam będą cztery mini-bossy. Ale na tej fali też, o właśnie, sobie odpalę po prostu Nodleafa. I mam nadzieję, że oni będą do mnie podchodzić. Tak jak właśnie zrobił to Grid. Okej. Dwa bossy padły bez jakiejkolwiek mojej ingerencji. A te bossy są dosyć łatwe. Glaton jest bardzo łatwy, Sloth też jest spoko. Trochę to zajmie, ale damy radę. Na pewno... ojej, czy ja mogę zrobić tak? A nie, ja go nie sięgam tym orbitalem. Tą drugą fazę pewnie sięgam orbitalem. Ale rękę mógłbym sięgnąć orbitalem. O właśnie. Tylko ręka musi we mnie wejść jakby. Ale nie, to chyba tak będzie szybciej. Oj, czy ja tutaj otrzymam obrażenia? Chyba nie. Dobra. Anioły. O, to jest problematyczne. Anioł bardzo nie lubię. Anioły są dosyć trudne. Ej, ale one do mnie przecież szarżują. Po sprawie. Mówię, przeciwnicy szarżujący do mnie to jest pestka po prostu. Nodleaf to jest tak super przedmiot. Dobrze, że nam się trafi ten orbital. Bez tego orbitala to ja byłbym, no, w ciężkiej sytuacji. Ale z tym orbitalem to luzik. Dobrze, że jeszcze te kosy przywołał ten dev. Przez tyle zdrowia sobie tam pojawiłem. Masakra. Dobra, po tej fazie mi się wydaje, że już chyba nie będzie nic przywoływał. I on teraz się zmieni w tego kościstego mega szatana. I z tego, co mi się wydaje, kościstego mega szatana będę dawał radę uderzać za pomocą mojego orbitala. Mam taką nadzieję w ogóle. Jeśli tak się będzie dało, no to wygrana pestka. Wystarczy, że stanę po prostu pod nim, no odliw mnie zmieni, a orbital zrobi całą robotę. No i teraz go trafiać nie mogę, to jest minus technologii. Dobra, lecimy tu i mówię, mam nadzieję, że będzie go bił orbital. Będzie? Proszę. Nie, nie bije. O, to słabo i to bardzo. A ja teraz się nie mogę ruszyć. Dobra, no trudno się mówi, muszę go zabić standardowo. I się muszę podrapać, o dobra, dobra, jestem. Dobra, on jest spowolniony, super. No tak, bo mamy Spider-Bite'a, spowolnione strzały. Te strzały nawet do mnie nie dolatują. Nie widzę, jak on w ogóle się trzyma. Okej, okay, jeszcze widzę, że spoko się trzyma. Za bardzo to mu dużo nie zrobiłem. Dobra, strzały nawet nie dolatują ekstra. O to chodzi, o to chodzi. Nie wiem, bomby będę stawiał, cokolwiek. No, zarąbista bomba. To też nie dolatuje? Proszę, niech to nie dolatuje. A, wiedziałem, że i tak otrzymam z tego obrażenia. Ale dobra, mam tyle zdrowia, że... ludzik raczej. Żadnych Blackheartów już nie mam, ale i tak jest spoko. No, on już pada. Super, udało się. O, masakra, w końcu. Ile można po prostu. O, ale głupota po prostu. Takie wolne podejście, nic ciekawego, ale jakoś się udało na mega szatana pójść, dobra. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jak wam się odcinek podobał. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, my się widzimy w następnym, już jutro. Trzymajcie się i cześć, znaczy nie wiem, czy jutro, bo impreza, no. Trzymajcie się, cześć.